Witam Was tutaj, cześć, witamy znowu. I w końcu Wam mogę powiedzieć i pokazać wszystko, co się pojawiło w Green Cities na Cities Skylines PlayStation 4. I od razu od początku, czyli od co nowego tutaj mamy, to co było tutaj źródła hałasu. Ogólnie Wam się pokażę jedną funkcję, której zapomniałem Wam, darmową, która pojawiła się po update 6.0. Nowe parki, nowe drzewa, nowe mega menu, ulepszony widok informacji, nowe opcje zapisywania i tu dochodzimy, nowe monumenty i budynki unikatowe. Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy zdołasz odblokować nowe budynki unikatowe oraz końcowe centrum motocyklingu. Dalej, czyli odcięcie architektury nowe. Nowe zielone scenariusze. Niech świat się zazieleni. Trzy zupełnie nowe scenariusze pozwalające na zabawę w wielu zielonych miastach. To jest ciekawe. Na pewno do tego przejdziemy, jak skończymy nasz aktualny scenariusz. Nowe przepisy i specjalizacje. Wprowadzono nowe przepisy, aby twoje miasto było tak jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Może chcesz ograniczyć przemysłowe zanieczyszczenie gleby lub zachęcić obywateli do zakupów pojazdów elektrycznych. Samowystarczalne domy, produkty ekologiczne lub samo super nowoczesne biura, który kierunek wybierzesz. A może zdecydujesz się na wszystkie, by zbudować zielone miasto. To jest z nowości, to oczywiście mamy Mars Radio i Mars Transit. Ale jak sobie Wam pokażę, wejdziemy sobie tutaj. Mamy też nowe mapki, jeżeli chodzi o podbudowę miasta. Mamy jeziora lawendowe. Nie pokażę Wam, jak to wygląda, ale mniej więcej widzicie surowce, jest wszystko pięknie, takie trochę ciemniejsze. Ogrody ogrodowe rzeki. Całkiem fajne, jakiś taki zielony, coś tam może się dziać. Tropikalne, więc będą palmy. I Rajska Dolina. Też umiarkowana, tutaj jest motyw podstawowy, więc zbytnio tutaj dużych jakichś tam zmian nie będzie. Ale ogólnie wszystkie tutaj w tych trzech, co się pojawiły, wszystkie mamy opcje komunikacji połączeń zewnętrznych. I nowe scenariusze, to co właśnie przed chwilą mi mówiłem. Ja sobie przed chwilą to patrzyłem, ja nie włączałem jeszcze gry, ale grupa podporządkowa. Ogólnie te scenariusze, ja mam jeszcze miasto ogrodów. I zielona siła to jest bardzo trudny scenariusz, ja już go sobie przeczytałem, to jest 100% energii, to jest energia źródła odnawialne, 500 poziomu, 500 MW to jest prąd ciągniecie i 50% i tak, żeby przegrać, to jest 100% energii z zanieczyszczeń i jeszcze jedno, średnie zanieczyszczenie gruntu powyżej 15%, ludzie, to jest po prostu masakra, ale tak, trochę się pozmieniało, trochę nowych rzeczy. Przejdźmy może do naszego miasta. Dzisiaj sobie wczytamy nie już nasze zimowe miasteczko, bo to było dosyć fajne, ale może coś trochę innego. Kuleczkowo Wielkie, proszę bardzo, bo czemu by nie? Tam sobie potestujemy nasze wszystkie nowe rzeczy. Jest tam dosyć nawet duży budżet. Dzisiaj z tego jeszcze mam nadzieję, że się pojawi odcinek i może dziś będzie jakiś live'ik koło tam, no nie wiem, 18, 20, 21, 23. Nie wiem wam o której godzinie po prostu się pojawi, będziecie mogli sobie poglądać, co jest jeszcze jedna rzecz darmowa. Zaraz wam oczywiście ją pokażę. I tak, mi tu się tutaj załaduje, jakieś nowe, pewnie nowe podpowiedzi będą też na pewno, ale ja ich zazwyczaj nie czytam, bo jestem zbyt zajęty z zajmowaniem się mikrofonem. Dobra, mamy nasze radio. Mamy Mars Radio. Jest kobieta. Dobrze, ale to co wam chciałem pokazać. Wiele z was na pewno się zastanawia, ponieważ powstała nowa opcja do Cities. Czekajcie, zacznijmy sobie od nie innego miejsca, jak od tego miejsca, proszę bardzo. Bo tu jest duży węzeł autostradowy. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj w ten podgląd, macie nową opcję. Kamera swobodna, czyli to co jest zawsze. Podawać, jedziesz samochodem lub idź. Zacznijmy sobie może odprowadzić. To tylko wam pokażę, proszę bardzo. Powiedzmy, że chcemy sobie zacząć naszą podróż gdzieś tutaj. Jedziemy. A. Czekajcie, ja mogę. Mogę wejść w ten samochód? A tego to ja nie widziałem. Ej, to jest lepsze niż myślałem. Dobra, ale poczekajcie, ale to co jest ważne, możemy sobie zmienić na dowolny pojazd tutaj, jaki chcemy. Ja się może przyjadę, wiecie co, autobusem. Poczekaj. Czym będzie jak najmniej źle światła pokazujące? Nie. Tutaj nie. Nie. Taksówka? Nie. Jakiś taki smarcik? Nie. O, dobra, autobusik jest całkiem dobry. I jedziemy. Wciskając krzyżyk przyspieszacie. Więc powinno być całkiem nieźle. Nawet krzyżyk wciskaj ten. Dobra, i pojedźmy sobie tutaj na początku może górą, co nie? Żeby sprawdzić, jak to się idzie. Poczekajcie, wiecie co? Nie, my się pomoże przerzućmy na coś innego. O, dobra. Całkiem nieźle. Oj! Wyrzuciło mnie tu z zakrętu. I to jest właśnie taka nowa funkcja. Poczekajcie, ja wam to pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. Poczekajcie, kwadratem się cofa. Ogólnie nie macie szans wjechać w żadne inne pojazdy. To też jest całkiem fajne. Ale
Cała tutaj grafika została taka sama, czyli fizyka jest taka sama, jeżeli jeździcie sobie, ale ogólnie jest całkiem nieźle. Trójkątem wchodzicie do tego menu i możecie sobie wybrać, czym chcecie sobie jeździć. Znaczy, czym jeździć, to już sobie inaczej ustawiacie. Jak widzicie, można wylecieć i zdobyć niezłą 360 i jedziemy dalej. Poczekaj. Dobra, ale tak, to jest jeszcze jedna opcja i wam pokażę drugą od razu opcję. Wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj. Jakieś fajne miejsce w naszym mieście. Poczekajcie, to jest stara dzielnica. Jakieś takie fajne miejsce, które wam koniecznie bym chciał pokazać. Tutaj, proszę bardzo, co ja wam chcę pokazać? Idź. Wybierzmy sobie, że chcemy stąd zacząć iść. I wybierzmy moją ulubioną postać. O, niedźwiedź. Mewa. Mewę można latać w ogóle. To tak poza tym. Poczekajcie. Jest pan. Jest dziadio. Możemy w ogóle skakać jeszcze, to jest piękne. Ale możemy sobie chodzić dowolną postacią, jak chcemy. Zobaczcie, po ścieżce zawodowej. Jak kto woli, po prostu idziecie sobie i full wypas. Idziecie sobie wśród tłumu i możecie zobaczyć w końcu miasto z tej perspektywy ludzi. O, dokładnie. Teraz na przykład jestem na poziomie człowieka. No i powiedzcie, czy to nie jest wspaniałe? Dobra, ale dość zachwycenia się tym. Przejdźmy do naszego Green Cities. Na żadne nowe radio się nie pojawia, tak jak miało się nie pojawiać. Ekonomia. Tu się może trochę zmienić, ponieważ. Nie tu, tutaj. Ogólnie mamy teraz tak. Jakiś przemysł nowy, albo to jest. A nie, to jest. Wypoczynek i turystyka. Jako przemysł jakiś taki. Okej, dobra. Tutaj się coś lekko zmieniło. Widok informacyjny. Tu niekoniecznie coś się powinno zmienić. A nie, jest jakaś nowa mapa, poczekajcie. Musimy ją znaleźć. Ogrzewanie. Wykrywanie. Jest jakaś na pewno nowa mapa, bo nigdy to tak pięknie nie wyglądało. Bo zawsze jest tutaj jeszcze jakaś mapa o odśnieżeniu czy coś takiego. O kurczę, teraz będę musiał to znaleźć, tak? No nie. Dobra, powiedzmy, że jest jakaś nowa mapa. Gdzie to? Ja wam tego nie powiem. Może to są dzielnice, może coś innego. Ale coś jeszcze jest jakaś nowa mapa. Dalej, w transporcie, no to na pewno się nic nie zmieniło. Jestem tego pewien. Dokładnie. Dalej. Wyjdźmy z mapek. Przepisy. Przepisy się powinny pojawić nowe. I tak, przejdźmy sobie po kolei. To wszystko było. Recykling towarów sztucznych, to coś nowego. Centrum recyklingu pracują z 20% większą wydajnością. Koszt $100 za centrum recyklingu na tydzień. Kolejna opcja, tutaj nic nie ma. O, tu jest trochę tego. Zakaz silników spalinowych. Na terenie objętym, no to nie dotyczy biznesu oraz mieszkańców. Pamiętaj, że musi upłynąć nieco czasu, zanim efekty będą. Dobra, wiem. Samochody elektryczne, no to chyba nie muszę wam tyle czytać. I filtry odpadów przemysłowych. W budynkach przemysłowych wymagane są systemy filtrujące znacznie zmniejszające zanieczyszczenie gruntu. Ciekawe. No dobra, to są te rzeczy. Drogi. Drogi nie powinno być żadnych nowych, z tego co pamiętam. Czekajcie, przelećmy sobie wszystko. Dobra, żadnych nowych dróg. Strefy. Tu się już coś dzieje. Tu się już coś dzieje, bo jak sobie dojdziemy, to mamy nową strefę handlową. Wsparcie dla produktów ekologii oraz lokalnego. No i tak, tego wam jeszcze nie będę tutaj klikać. Możemy sobie kliknąć na tej dzielnicy, bo i tak to później będzie się zmieniać. Dalej, jest nowa dzielnica dla przemysłu. Cluster IT. Cluster IT to specjalizacje, które przekształcają budynki budowlane w wysokie 50 mniej pracowników, zużywa 30 więcej energii, 30 więcej wpływów dodatków. Okej, dobra. To możemy sobie zrobić na przykład w tej dzielnicy. Będziemy tylko teraz na póki co patrzeć. I moje ulubione, czyli budynki samowystarczalne. Samowystarczalne budynki mieszkalne samodzielnie zajmują się odpadami oraz produkcją energii z paneli słonecznych i innymi sposobami. Zużywa 30% mniej energii elektrycznej, śmieci mniej 30% i generuje 30% mniej wpływów podatkowych. To jest akurat najmniej fajne, ale ogólnie można coś takiego zrobić i się to inaczej dzieje. Jak to będzie wyglądać, to teraz z tym się zajmiemy. I zanim to ja pamiętam, że jeszcze tutaj jest jeden dodatek, który się pojawił. Tak, mamy europejski i European Subria. Zobaczmy, co to będzie, ok? Bo nie wiem, jak wam wyglądać, bo tu są te style europejskie, dotyczyły się w pierwszym Art Deco, a teraz jest European Subria i zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, dalej. Prąd. Tu się powinno zmienić. No, dokładnie, zmieniło się. Mamy morska elektrownia jakaś. Ok, to chyba powinna być gdzieś nad wodą. Takie miewam. Tak sądzę. Poczekaj. Okej, dobra. Coś takiego. A, i to będzie pływać. I tu będzie. To jest taki. Geotermalna.
to się będzie kręcić i helikoptery do tego będą nawet jeszcze dolatywać. Okej, ogólnie całkiem ciekawy pomysł. I drugi mój, mamy jeszcze tutaj elektrownia geotermalna. Też całkiem ciekawy pomysł na odnawialne źródła energii, ale oczywiście wszyscy najbardziej uwielbiamy to, czyli tą elektrownię słoneczną, która naprawdę jest po prostu wspaniała i ona to dopiero ciągnie. Dalej, przechodząc do ekologicznych ścieków. Ekologiczne ścieki w końcu są możliwe. Mamy po pierwsze rurę spływową, która tam trochę mniej daje skażenia, ale tylko trochę. Zanieczyszczenie jest zero, niby. Jasne, jasne. Ja kojarzę to, wiesz co? Ja wiem, jak to jest. Tu też jest zanieczyszczenie zero, widzisz? Nie, ścieki są i tak brudne, ale mniej trochę niż tam. Ale mniej też ciągnie wody. Natomiast to jest najlepsze. Zero prawie ścieków w kolorze, no oczywiście tym brudnym. Ale to po kolei spokojnie. Tak, mamy dalej. Nowe centrum recyklingu. Postawmy sobie gdzieś w mieście, poczekajcie. Czy my nie mamy naprawdę gdzieś tutaj jakiejś zwykłej po prostu drogi, gdzie możemy postawić budynki? O, no jest coś. Proszę bardzo, centrum recyklingu, w końcu nasze śmieci będą w recyklingu i będzie to normalnie działać. I moje ulubione, czyli pływający kolektor śmieci, on zbiera nasz syf, na przykład stąd tutaj. Jak go poustawimy, on bardzo dużo kosztuje w ogóle. Ale jak go tutaj postawimy, to nasze ścieki będą tutaj znikać. One będą po prostu wchłaniane przez to. Dalej, tutaj nic, o jest coś, rzeczywiście, coś się pojawiło. Mamy hala sportowa ze siłownią. Basen publiczny, tylko ja wam dokładnie nie powiem. To chyba jest z Europan. Bo niekoniecznie z Green Cities. Chociaż basen publiczny by nawet pasował do Green Cities. I ogród jogi. Jogi już powiedziałem. Tak, to jest tyle z tych budynków. Tutaj są to disasters, nic nie powinno się pojawić. Dalej, edukacja. No i tutaj to już się pojawia, bo mamy szkoła społeczna. Mała i bezpieczna placówka pozwala dzieciom zyskać wykształcenie i wzrosnąć na osoby wykształcone, alternatywa dla szkół podstawowych. Tak, jest trochę droższa, mniej też ludzi ciągnie, ale jakieś tam ma ogólnie plusy i ludzie bardziej lubią do nich chodzić. Chyba mniej też prądu ciągnie. Tak, mniej prądu ciągnie, bo mniej ludzi przychodzi. Tak samo jest Instytut Sztuk Pięknych zamiast szkoły średniej. I Instytut Sztuki Nowoczesnej, który na pewno sobie postawił w naszym mieście, nawet oczywiście wiem chyba gdzie. Chociaż nie, on ma trochę nietypowe wymiary, bo chciałem go tutaj wstawić, ale jak widzę, jakie on ma wymiary, to dla niego będzie specjalna dzielnica. I on jest zamiast uniwersytetów. Dalej, z komunikacji jest tylko jedno, czyli zajezdnia autobusów na biopaliwo. Według mnie to jest dosyć ciekawe, takie coś nowego, no bo jednak nasze autobusy nie były w ogóle ruszane odkąd powstały autobusy, czyli City Skylines, więc długo czekaliśmy i w końcu coś się pojawiło. Autobus pewnie żaden teraz stąd nie wyjedzie, ale z czasem może coś zobaczymy. Nowe parki. Jakieś powinny się pojawić. Podobno z tego co czytałem, to mają się pojawić. Gdzie one są? Te parki wszystkim znamy. Te też. Boisko koszykarskie. Boisko tenisowe. No dobra, kort tenisowy rzeczywiście go nie było. Ale poza tym to ja nie widzę nic nowego. Co się płaci. Okej, dobra, powiedzmy, że po prostu coś mi umknęło. Dalej, nowe budynki unikatowe, to wszyscy znamy oczywiście. Rakieta, no to w kosmos, no to wiadomo, to jest najważniejszy budynek w grze, który trzeba nie gdzieś walnąć w tym mieście, jeszcze nie wiem gdzie. Ale poza tym, to tak, mamy teatr, tutaj to wszystko, co dostajecie za darmo chyba, tak. Coś mi się tak wydaje. Tak, za darmo albo to, co kupiliście wcześniej. Dalej, stąd nie ma nic nowego i tu dochodzimy do tego. Nowy budynek, zbuduj ogród geologiczny, ciekawy. Kolejny, o ten już można. Stacja badań nad klimatem, podoba mi się ten budynek. Okej, okay, proszę bardzo. Stacja badań nad klimatem, nawet taki dosyć duży. Dalej, o tutaj coś jest. Płuca miasta. Co to jest? A, takie zalesione. Ciekawy, ciekawy pomysł. Dalej, to jest niestety bardzo fajny, spływający ogród. Jego się trudno robi, bo musisz dużo ekologii wmontować w swoje miasto. Nie wiem, czy w tym mieście nam to się uda, ale mamy już 17 budynków. Czyli się coś zmieniło. Okej, okay, bardzo fajnie. Ale to jest naprawdę bardzo fajny pływający ogród. Kolejne. Ogród ziguratowy. Też jest całkiem cacy. Czekajcie, jakby nam się udało tego wstawić. Zostawmy obok tutaj, proszę bardzo. I jeszcze jeden ostatni. Co to jest? Park jednorożce, to nie.
Park centralny to jest naprawdę bardzo fajny zbuduj, parki i place odwiedzane ogółem przez 5000 ludzi. Okej, czyli to będzie kwestia czasu, ale to jest naprawdę bardzo fajny, duży, taki ładny, piękny park. To jest, proszę bardzo, ten budynek, też całkiem nieźle wygląda. No, ogólnie całkiem ciekawe te nowe budynki. Jak widzicie, możemy już postawić to. Mamy ultra nowoczesny zakład recyklingu. No to chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest zakład nowy recyklingu, który działa na takich wysokich obrotach, żebyście oczywiście go pragnęli z niego skorzystać. Dalej, drzewka raczej nie powinno być więcej. Jedyne co to mogę zrobić laski w końcu, ale to już jest darmowe, więc to aż tak bardzo się nie liczy. Kamulców też nie ma zbyt dużo i tutaj też nic nie widzę i tak właściwie to chyba byłoby tyle z tego, co się pojawiło. Tak, no bo Green Cities bardzo dużo nie dodaje nowości, chociaż sama polityka miastem się trochę zmienia w czasie dłuższego grania. Dobra, poczekaj, gdzie jest ta nasza dzielnica? To jest chyba tak, to jest to. I to jest wyzwyczajone zawsze na najwyższy poziom. To może jest to. Nie wiem, bo wiecie, bo te budynki miały się pojawiać już, te nowoczesne, ale zobaczymy. Okej, i tak samo tutaj ci ludzie się zmieniają. Tego wam chyba nic nie pokażę. Ale no, tak czy siak, mam nadzieję, że aż tutaj mniej więcej poinformowałem, co tu się pojawiło nowego. Mamy nowe elektrownie, trochę tutaj tych budynków. Strasznie dużo zielonego tutaj nie ma, bo jest dużo, to rzeczywiście za darmo dostało, tak w zasadzie, można powiedzieć. Ja nie sądziłem, że aż tego tak dużo dostaniemy za darmo, ale się myliłem. Więc co tu dużo mówić, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja na sam koniec puszczę, oczywiście się przejedziemy kawałek samochodzikiem, bo to jest moja ulubiona czynność ostatni teraz. Proszę bardzo, podawać i jedziemy. W złym kierunku, ale dobra. Poczekaj. O! Jak ja to zrobiłem? Poczekaj. Dobra, ten samochodzik mi się podoba. I jedziemy. Czekaj, wykręćmy tutaj. Oj, 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 oj. Czekaj. Może ja tutaj jakoś mogę normalnie wystartować, a nie, że od razu mamy problem. Nie mogę. Fajnie. No, czekaj, teraz tak. Spróbujmy tutaj wymanewrować, wiem, to jest zły pomysł. O, właśnie. City Skylines. Czemu zawsze jak coś fajnego wydajecie, to tego nie da się korzystać? O, jest, dawa, jedziemy. Proszę bardzo, jedziemy. Czekaj. Dobra, jest dobre nowoczesne auto, to możemy jechać. Dobra, no i oczywiście już zepsuło. Poczekaj. Bo tu sobie ogólnie jak jeździmy tutaj, to jesteśmy w widmo, to jest najlepsze. Dobra, jedźmy tak, żeby ich tutaj wszystkich wymyśleć. W ogóle tak, ten samochód przede mną to jest taki jak ja tutaj jeżdżę. Bardzo fajnie. I jak widzicie, możemy sobie normalnie zawesować, jeździć tutaj z przodu, taki mam. Mamy to coś takiego, to jest first persona kamera. Mod na PC, a tutaj macie to po prostu za fliko. Jedyny minus jaki jest tego, to jak jest tunel, to wy w niego nie wjedziecie niestety. To jest dosyć duży minus, no bo wszyscy wiemy, że najbardziej to chcielibyście w tunel, ale oj, oż ty. Dobra, wjechaliśmy w dzielnicę. Ale tunelem niestety nie można jeździć, nie wiem, może mam nadzieję, że zostanie naprawione w przyszłości. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie w górę, poczekajcie, wyjdźmy jeszcze raz na autostradę i dojedźmy do naszego Green City, co ja tutaj wam budowałem i tam skończymy odcinek. Dobra, Green City jest mniej więcej, poczekaj, tu trzeba pojechać trochę prosto. Nawigacja po swoim własnym mieście, tego jeszcze nie było. Oj, tyku. Czekaj, dobra, powiedzmy, że... Dobra, zjedźmy już tutaj, skoro tutaj zjechaliśmy. Tym bardziej, że mogę tutaj jeździć tak właściwie, jak mi się żywnie podobał, to jest moje miasto. Tak, tutaj tramwaje, dobra. Przejdźmy tutaj się trochę dalej do uniwersytetu. I przy uniwersytecie można już normalnie zjechać. Kurczę, jedynie tam tramwaje wtedy jeździ. Dobra. Tam trzeba było skręcić. Dobra, tu skręcimy. 360. Dobra. Jedź. Już jak tu wjechaliśmy, to już tutaj jedźmy. Jeszcze zaraz tutaj zrobimy jakieś poruszenie w ogóle. A, bo my wjechaliśmy do zajezdni. Jedziemy tutaj tramwajami, po którym nie mogą jeździć samochody. Fajnie. To jest właśnie coś, czego nie można zrobić w first person kamera, bo tam się nie jeździ samochodem, tam się chodzi kamerą. I to jest taki dosyć duży minus. Dobra, z tego co mi się wydaje, to jesteśmy naprawdę już dosyć blisko, tu jakieś było torowisko górą. Okej, dobra, tu jest dworzec, to nie. Z dworca wyjedźmy. Ogólnie strasznie szybko się jeździ, będę musiał się tego jeszcze nauczyć opanować, bo tutaj
to można po prostu w mig wylecieć tutaj z tego wszystkiego. Dobra, zwolnij. Aj, widzicie? I już wyleciałem. Dobra, poczekajcie. Może tak będzie lepiej. Jedziemy. Tu skręcamy. I tu skręcamy. I jedziemy. Tak, jak się długo przytrzyma X, czyli prędkość, to tak się nie dzieje. Dobra, jesteśmy, proszę bardzo. To jest nasze miejsce tutaj, do którego chciałem nas doprowadzić. Czy możemy tu wjechać? Na pewno możemy. Jeszcze się pytasz. Wjedźmy. Aha, dobra, nie możemy. Proszę bardzo. Tak wygląda tutaj taki krótki rajdzik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja tymczasem wchodzę do naszego jednego z parków, jeżeli mi się uda. Okej, okay. Z tym dzieckiem. Chyba tu mi się nie uda, no ale do tego parku to już musi się udać. Okej, okay. Szybciej to będzie jak ten pójdę. Proszę bardzo. I wchodzimy do parku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Idziemy, dziadek. Idziemy. Musimy się przespacerować. Cześć! You know how to reach me. It is soon Friday again. You know, date night, mark.